Galeria Victoria po raz drugi gościła widowisko freestyle motocross, czyli akrobacje w powietrzu na motorach. Freestyle motocross to bardzo widowiskowy sport, bardzo lubiany przez publiczność, co widać było po frekwencji na widowni. Aktorzy tego spektaklu, profesjonalni kaskaderzy, pokazali szereg ewolucji, niekiedy bardzo niebezpiecznych, jak chociażby obrót w powietrzu o 360 stopni. Odnośnie trików można było dzisiaj zobaczyć cały wachlarz ewolucji. Począwszy od rockslidów, supermenów, aż po backflipy, czyli obroty o 360 stopni. Na pitbajkach, na dużym motocyklu. Triki wykonuje się na specjalnie przygotowanych, lekkich motocyklach, które z dużą szybkością wjeżdżają na rampy i wyskakują w powietrze niejednokrotnie na wysokość kilku pięter. Ekipa Skyfighters Team gościła już rok temu w Wałbrzychu, a teraz powróciła w poszerzonym składzie. Tutaj jesteśmy już jak drugi raz. Nie jest to ta sama ekipa. Obecna ekipa jest dużo bardziej rozbudowana. Mamy zawodników z zagranicy, Zenek Fucek, Vian David. Pokaz jest przygotowany bardziej profesjonalnie. Jest to bardziej show dla widowni, aniżeli jakieś zawody. Popisy i akrobacje odbywały się nie tylko w powietrzu, ale też na ziemi. Ich wykonanie wymaga nie lada precyzji i opanowania, ponieważ lekkie zawahanie równowagi może skończyć się upadkiem. Moja dyscyplina jest troszeczkę inna, różni się tym, że ja jeżdżę na równym podłożu, najlepiej asfaldzie, kostce brukowej, driftuję motocyklem, jeżdżę na tylnym kole wheelie, stopi na przednim kole. No, motocykl jest to Honda CBR 600 F4i, jest to motocykl na wtrysku. No wiadomo, przerobiony motocykl troszeczkę, jest założona klatka, wszystkie plastiki są wyrzucone, dlatego żeby po prostu tego nie połamać. Publika oczekująca mocnych wrażeń nie zawiodła się. Jedynie na co narzekali Wałbrzyszanie to to, że takie pokazy odbywają się za rzadko.